Wiecie, jaki jest najbardziej żenujący przykład hipokryzji w ostatnich dniach? Otóż Kamila Gasiuk-Pihowicz przez lata mówiła o neo-KRS, grzmiała, że jest nielegalna, że tam pobierają jakieś kosmiczne diety. Sejm ją wybrał do KRS-u. Nagle w TVN-ie już nie było neo-KRS, tylko nagle KRS. I wiecie, co zrobiła pierwszy miesiąc po objęciu tam swojej funkcji? Pobrała najwyższą dietę. Ciężko jest mi sobie wyobrazić większą hipokryzję. Pani poseł krytykowała legalność tej KRS i wysokie diety, weszła do jej składu i pobrała najwyższą. Od upolitycznionej neo-KRS. Neo-KRS-u. Pobrała 14 tysięcy, tylko za grudzień. Inni posłowie Zimoch i Anna Maja Żukowska pobrali tam 11-13 tysięcy, czyli też sporo. Też mówili o neo-KRS, ale jak widać, już te pieniądze im nie śmierdzą. To jest, moi drodzy, największa hipokryzja ostatniego miesiąca.